Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Skyblog. To już jest nasz drugi odcinek. Dzisiaj ja się zajmę, żebyśmy doszli do tamtej wysepki i zdobyli fajne rzeczy i ogarnę sobie trochę moją wyspę. Marek, co ty będziesz robił? To jest a tak na początek to włożyłbyś na chwilę pochodnie do skrzynki, bo mi tam ciemno, nie miałam. Dobra, to ja ci zaraz dam swoją, bo mi już nie jest potrzebna. Weź sobie moją zaraz, czekaj. Nika, a ty co dzisiaj robisz? Aha, dobra. Ale to w sumie tylko i tak będzie ode mnie. Dobra, no to ja sobie zmieniam widoczność i zaczynam. Dobra. Z tego co wiem, to tam jest dokładnie stack do tego. Ja cię zbiję, Marek. Weź sobie ją. Dobra, na razie dam to tutaj, a później w ogóle będę moją wyspę zmieniał. Co ty robisz, Dominika? Moją wyspę sobie będę przebudowywał, że tutaj będzie takie przejście, a ja będę miał tam z tyłu ją bardziej. Ale widzicie, Daniel, jak oni się biją? Daniel! Tak? Dominika przez Dominikę straciłem twoją pochodnię. Nie mam pochodni. No to jejku, zróbcie sobie. Przecież to nie tak. Ale ja nie mam drewna, bo mi nie rośnie drzewo. A ja mam drewno. Marek ma drewno, niech sobie zrobi pochodnie. A węgiel? No przecież przepalasz sobie drewno i masz węgiel. Aha, z tego drugiego. No. Co? No dobra. Może być. Dobra, już słuchajcie, zaraz skończymy. To? O, już jesteśmy na wyspie, więc odsuń się, Dominika, tam będą... Dla każdego będą rzeczy, ale ja nie radzę ci teraz brać, bo stracisz. Ja biorę to dopiero kiedy indziej. Tak, żeby wiesz. Chcę zobaczyć, co tam jest. No, ja przecież mówiłem na poprzednim odcinku. O, wiedziałem, że tu jest tak. Pochodnia jest. Ale niech nikt nie spadnie stąd, uwierzcie. I tam nie ruszajcie na razie tych rzeczy, bo lepiej dojdźmy do domu. Weź to. Ja mógłbyś już robić podwójnie, chcesz? Dlaczego ja miałem oddawać swój stack, a wy nic, no? No ja zaraz już dam. Tylko ja nie mam tego. Robimy na trzy, więc wy też robicie. Ja już robię. Każdy daje stack. Tylko czekaj, bo ja idę z wodą, a nie chciałbym jej stracić. Naprawdę bym jej nie chciał stracić. Jest! Dotarłem! Oj, mam drewno. Ale fajnie. Dałbyś mi kilo? Ja? No. Już ci dałem kilo, bez przesady. Ale ja już go zużyłam i nie mam drewna. To weź sobie dwa patyki. Ja im ciągle coś dam. Nie, no to jest niesprawiedliwe. No ale i po co mi dwa patyki, skoro już nie mam tych? Biorę sobie z ciebie trzy bruki. I ci potem oddam. No tobie rośnie drzewo, mi nie. Ale mi sadzonki nie spadają. No, trochę takie dziwne. Dobra, ale mamy już ogarnięte drewno, więc powinno nie być problemu z większością rzeczy. Dobra, 10 drewnianych powinno już mi wystarczyć. To teraz mam jakiegoś bruku, mam. To schodzimy na dół. I zaczynamy budowę tego mojego dołu. Tutaj będzie główne rzeczy będą. Pies. Wie. Dobra. Na razie jest tutaj okej.
Błagam, żeby mi... Daniel? Jest! Słuchajcie, mam sadzonkę! Spadła mi! Działa! Daniel, jest taka sprawa. Gdzie jest twoja lawa? Jest wylana już. Tam. Tam moja... Nie ma. Jest ona. Dzięki temu już masz zrobione cobblestoniarkę. Możesz tutaj kopać. O, tu stoisz i kopiesz ten dolny bruk. Tam jest lawa pod tym. Aha, jest. Tam pod spód wlałeś? Tak, tak, żeby masz cobblestoniarkę, nie? Aha, no tak, tak. Ja już to robiłem, tylko tak po prostu ten. Wyszłeś wtedy. Bo miałeś tą sprawę ważną. Nie, tu jest lawa, więc... No. Ale tutaj jedną z ważniejszych rzeczy to jest ziemia. Więc ja to sobie zbieram jak naj... Lawa i woda też odgrywa bardzo ważną rolę. O, już mi sadzonki lecą. Jej. Może jakieś żarcie? Bo tu się przydaje żarcie tak ogólnie. A właśnie, mieliśmy włączać potwory. Mhm. Jest kolejna sadzonka, dobra, już jest. Już mi jest okej. Potwory mieliśmy włączyć. Też i tak się nigdy nie zrespawnią, ale dobra, no to włączam potworki. Zdamy sobie na razie na jedynkę, bo jesteśmy na razie słabo wyposażeni, nawet żadnej zbroi nie ma. A można zrobić ze skóry. Więc sobie dam to i sobie niedługo będę pochodni. Wszystko tam na dole będę ogólnie miał. No i jedzonko jest, dobra. W sumie będę sobie kopał teraz. Bo bardzo mi się to przyda. Nie, tu mogę spaść. A tu muszę zabezpieczyć. A tam ile wtedy wykorzystałeś? Jest tak, równo tak. Tam jest, się wykorzystuje. To ja zatrzymam, aż sobie troszkę przekopię. 10. Słuchajcie, 10. Zebrałem sobie już 26 bruku. Dominika, tylko mnie nie zbij teraz, bo ja mam ze sobą niektóre przydatne rzeczy, a po drugie teraz tablet wylaguje. Spoko. Znaczy chodzi o to, że chodzę bez naciskania, ale okej. Okej, jakoś sobie poradziłem. Dobra, słuchajcie, ja sobie teraz będę robił wieczne źródełko. Bo już możemy, nie? Marek, a ty dołóż się do skarbonki, teraz ty rób ten bruk. Dominika? No? Co? Zaraz. Bo ja już robię. To rób. Właśnie robię. Ja muszę się trochę powiększyć. Znaczy muszę sobie wyspać, bo mi wypadł. Bo mi wszystko wypada. A ja już wszystko zrobiłam. No to się tam wykładaj. Co za? Daniel, przez ciebie straciłam 38! To jakie przeze mnie? Posłuchaj, to jest... Nie mówiłeś, że są potwory! Mówiłem, że na... Mówiłem. Słuchajcie, było. Słuchajcie, to skoro mówiłem, że już w poprzednim odcinku, że będą potwory... Jakie przeze mnie? Tu nie umiesz grać. Mogłam mówić, że było potwory. Ja cię nie ogarnię. Dobra. Potrzebuję bruku. To się nosi miecz cały czas. Tyle, że on mi wyparował przed tymi. Dobra, nie będę się tam z tobą kłócił. Ja sobie robię to, co mam robić. Będę sobie oświetlał zaraz, bo mi się to przyda. Dość, ten jest tu troszkę oświetlony. Ale niewystarczająco. Ale tutaj da się zdobyć żelazo i diamenty. Jak się pójdzie do Netheru, to jak się znajdzie jakąś twierdzę, to można mieć i żelazo. Tylko jeśli bym znalazł żelazo, zastanawiam się, do czego on to wykorzystał. No na zbroję tak trochę się nie opłaca. Raz spadniesz i po zbroi. Więc tak trochę bez sens, co nie? Co ja mogę z tego skraftować? Jedno dopiero? Razy 4 z 6. Ja potrzebuję takie. To jeszcze potrzebuję do 12 dobrnąć. I mogę
robić ładne, wieczne źródełko. No, już 10 minut materiału. Słuchajcie, ja już jestem na dole i teraz to tylko zbudować. Ale daj tam pochodnie. Gdzie? No... Tam. Tam, gdzie jest, są te. Bo tam nie ma pochodni. Kto spadł? Ja. Żeby mieć więcej jedzenia. Tak też można robić, ale ja tak robić nie będę. Ja będę grał normalnie. Ja idę sobie trochę z piasku pozbierać. A ja sobie już biorę i tam rozleję wodę. A tu, gdzie ja jestem, to tutaj ten. I potrzebuję sobie zrobić tam na dole drugą skrzynkę. Raz, dwa. Raz, dwa, druga skrzynia. Ale mam teraz dużo rzeczy, żeby mi się tylko nic nie stało. To są ważne rzeczy. Dobra, ja już teraz będę miał wieczną wodę, więc mi to tam... Rybka! Mam wieczną wodę. To teraz najważniejsza teraz dla mnie jest lawa. Dobra, jest już okej, okay. Dość dobrze się rozprzestrzeniłem. Dobra, to odkładam. To odłożę, miecz biorę. I tak w sumie będę się chciał tam rozbudować. Ale nie ma gdzie na razie. Skrzynkę w sumie nigdzie sobie nie zrobię tej skrzynki, więc bez sensu tu skoczyłem. Dobra, teraz to najważniejsze idę sobie pokopię. Słuchajcie, widzę pajączka, to ja sobie z nim się pobawię. Kto zebrał kaktusa? Nie ja. Marek, ty zebrałeś? Już tam jest kaktus. Nie. Jest tam kaktus. Jest. Jest. Ja go nie widzę. Jest kaktus. Dobra, mam expa. Jakby to idzie w nie, 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 nie. Ale ja nie mam nic. Dobra, jest kaktus. Dla każdego jest, wiecie, 3 na 3 na 3 piasku, nie? Ej, to kiedy robicie ten meter? Sobie biorę. Ja mam chyba najbardziej rozbudowane, jeśli chodzi o domy. Kurde, nie mogę już szybciej. Dobra, a skoczę. Dobra, skoczę, bo mi się... Zombie idzie! No, idzie. Poszło. Dobra, przynajmniej już... Ja myślę, że coś sobie... Ja sobie będę robił takie miejsce, gdzie będę mógł... To... Tylko tak się zastanawiam, po co tutaj są kaktusy? Też się zastanawiam. Dobra, ja sobie teraz pokopię. Jak coś się wydarzy, to włączę nagrywanie. Dobra, słuchajcie, ja już sobie troszkę pozbierałem. No to teraz tylko sobie po co ty spadłaś? Bo nie mam żarcia. To co ty tu tyle tracisz to żarcie? W ogóle nie mam żarcia. Dobra, a i w sumie mam pomysł, że mogliby się nam... W sumie taką raczej prośbę, byście nam wysyłali questy, jakie mamy zrobić na odcinkach. To by było coś takiego fajnego. Wysyłajcie nam questy w komentarzach.
myślę, że to będzie dobre. To biorę. Nie, Marek, tego nie zabudowuj tego. Gdzie tu tą lawę, no? Będę musiał coraz tą lawę. Bardziej odzyskiwać te. No. Ale nagrałem to. Co nagrałeś? Jak Marek cię zrzuca. Ha. Gej. Dobra, ja zaraz sobie skoczę. Bo już po mnie. A, i w sumie bym sobie teraz zrobił lepsze kobylstoniarkę. Lepszą. To jest dobry pomysł. Sobie jeszcze w tym odcinku zrobię lepszą kobylstoniarkę. Skaczemy. Ładnie to wygląda. Dobra. Ja skaczemy na raz, dwa, trzy? O, dawajcie, wszyscy razem się tak pożegnamy na końcu. Ale jeszcze troszkę. Ale takie 4 minuty. Dobra. 2, 1. Słuchajcie, dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka, jak już mówiłem przed chwilą. Wysyłacie nam questy. Ej, chodźcie tam, chodźcie tutaj i wszyscy razem skoczymy, ja to nagram. O tutaj, stańcie tak obok mnie. Tak, o. Ustawcie się. Ale jedno po drugiej stronie, drugie po drugiej, dobra? To zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał, oczywiście też mój drugi kanał, który wam się wyświetla teraz na ekranie. A teraz skaczemy na 3, 2, 1. Uhu! Marek ostatni. Dobra, to tym akcentem kończymy. Ja żyję. Nika, już po tobie! Dobra, ja mam geografię. Dobra, to ty się idź, ucz. On też ma geografię. Jeszcze. Pa. No, papa. Dobra, Dominika, to chodź, jeszcze ostatnia bitwa na łapeczki. Chodź tutaj na tej linii. Nagramy to, proszę państwa, tą wielką bitwę. Stat! Załatwijmy ją, proszę państwa. I zawsze będę. Sama spawam. Nie, nie wierzę ci. Dobra, kończymy tą zabawę. Już skończyliśmy wcześniej. Ej, zbudzę... Nie! Jeśli obejrzałeś film do końca, to znaczy, że ci się spodobał. Więc zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj. Cześć!